Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K22 My GM. Dzisiaj oczywiście mamy pierwszy SmackDown po gali TLC, która była nawet spoko, bym powiedział. I tak, mistrzynią dalej oczywiście jest Liv, która pokonała Alexę Bliss, a Edge jest oczywiście mistrzem przez to, że nie miał nawet, no nie walczył z nikim, bo oczywiście był przez pewnie Raw odsunięty od gali. Teraz tak, Power Cards mamy trochę i przydałoby się to użyć. Hell Spa. Wszystkie nie będzie się, no dobra. Kto potrzebuje myślę Hell Spa? No myślę, że AJ potrzebuje i no nie będzie go na tym show, ale potrzebny mu to Hell Spa na pewno. Czy ktoś tu jeszcze ma potrzebuje znaczy bardzo Hell Spa? Myślę, że Roman też, żeby opuścił jedno show, to nie byłoby nic tragicznego, no a potrzebuję też troszkę. Dobra, To The Moon to jest dość dobre i właśnie myślę, że Edge dostanie właśnie po następnej swojej walce. Dobra. I tak, jaki mamy free agentów? Jest Sheamus, jest Matt Riddle, który mógłby z Randy Ortonem być w tag teamie. Jaki mamy Journal na początek? Rani, no to na mistrz, no to dobra, to jest spoko. Kontrakt Samiego się kończy, nie, myślę, że nie będę przedłużał, niezbyt potrzebuję. Dobra, zacznijmy może od main eventu, skoro mamy Batistę, niech Batista zawalczy z kim? Normalnie mógłby z Lesnarem, ale Lesnar, za dużo mamy face'ów, tak naprawdę. Przebyć jakiś tam Hell. Moglibyśmy w sumie. No, podpiszmy Sheamusa na 5 tygodni. Czemu nie? Bo trochę mamy mało Hellów, ale i tak Batista myślę, że zmierzy się z Sethem. Extreme Rules w main eventie, albo może Tables Match. Nie chcę, żeby Batista miał Extreme Rules Match. Może zróbmy tag team jakichś kobiet, właśnie. Możemy zobaczyć walkę Sasha i może Bianca na Charlotte, a w sumie Liv jest kontuzjowana. My nie mamy żadnych kart o kontuzjowaniu. No szkoda, nie mamy. A kto jest jeszcze oprócz Liv kontuzjowany? Chyba Randy. Tak, Randy jeszcze jest na 2 tygodnie. No to nie, no to akurat zobaczymy. Zobaczymy może. A Liv jest? Nie, właśnie, przecież Liv jest kontuzjowana. No to nie, zobaczymy walkę może Charlotte pomiędzy może Saszą. Coś takiego zobaczymy. Dajmy Extreme Rules może, albo nie, boże nie, bo nie chcę, żeby Sasha teraz wypadła z powodu kontuzji. I w naszym main evencie może, tu może zobaczymy Edge'a, który zawalczy z Sheamusem w Extreme Rules meczu na początek. To może być dobre. I zróbmy Ranin. Musimy zrobić Ranin na Edge'u. Albo w sumie, może nie na Edge'u, na Sheamusie może zróbmy. Balor niech zrobi, może na Sheamusie, coś takiego zróbmy. A nie, bo to musi być na mistrza. To nie, no to dobra, to zrobimy. No to może sami, no sami jedynie może to zrobić na Edge'a. Nie będzie jakaś to ich rywalizacja o pas, ale po prostu muszę to zrobić. Lesnar, popularity mu pójdzie. Dobra, nie będzie to jakieś dobre show, wręcz myślę, że będzie to niestety dość słabe show. No ale czasami też takie muszą się wydarzyć. Dobra, no to. Dobra, nic już więcej chyba nie mamy. Legendę tutaj podpisać. No to myślę, że podpiszę prędzej czy później, ale jeszcze może na następne show przed pokażą się już legendy. Może coś takiego zrobimy. Dobra, wszystko jest tutaj gotowe już chyba na to show. Dobra. Wszystko jest tutaj też. Logistics jest, running na mistrza jest zrobione, wszystko jest gotowe. Confirm booking. Sheamus wygra tę walkę. To w sumie ciekawe, to przez ten running pewnie. Edge niestety wypadł z powodu kontuzji. Dość dziwne, bo nie miał jakoś bardzo nisko. Miał chyba właśnie 26 jak Sasha. Mam nadzieję, że Sasha przynajmniej nie wypadnie. Ona wygrywa. I nie ma kontuzji dwie gwiazdki, dobra. Promo Lesnara i walka. No i tutaj chciałbym, żeby Batista wygrał. Dlatego, że no nie chcę, żeby po prostu wrócił, żeby 2 razy dostać.
Tylko tym razem chciałbym, żeby wygrał. A na następny oczywiście SmackDown, czyli też jeszcze w tym odcinku zobaczymy walkę pomiędzy Edge'em a Romanem Reignsem. O pas oczywiście, który już miał być dwa razy, już miał być właśnie na Survivor Series, miał być na TLC, w końcu będzie na SmackDown, bo trzeba w końcu tą walkę w jakiś sposób zrobić. Pierwszy do ringu oczywiście będzie wchodził Batista. Świetna walka z Romanem Reignsem, ostatecznie przegrał, ale i tak właśnie walka była bardzo dobra. The following contest is a tables match, making his way to the ring from Washington DC, weighing in at 290 pounds, the animal, Batista! I Roman Batisty będzie no gość, z którym już mierzył się, tak naprawdę. Za czasów głównie jakby rywalizacja i chyba tylko wtedy Evolution i Shield, oczywiście wtedy i właśnie chyba na pewnym SmackDown, pamiętam, są takie przebłyski, że była właśnie walka Seth Rollins, Batista. No dużo razy się mierzyli wtedy, wszyscy jakby rywalizacja, dwa razy się mierzyli chyba na dwóch pay-per-view i dwa razy wygrał The Shield, tak mi się wydaje. Może to miało takie być pokazanie, że The Shield naprawdę jest jedną z najlepszych frakcji w historii WWE. From Davenport, Iowa, weighing in at 217 pounds, Seth Rollins! I możemy zaczynać już powoli pierwszy main event dzisiaj, SmackDown, Seth Rollins kontra Batista, tables match. I dobra kontra. German suplex teraz. Możemy go teraz wrzucić w linę. Close line tutaj, dobry. I DDT teraz. Dobra kontra Rollinsa. Batista wrzucony tutaj i teraz nigdy nie będę rozumiał, jak się za ten ruch. Teraz wychodzi na górną linę i będzie fińska, czy nie, nie wiem, będzie kazał podnosić się Batista, ale nie wiem, czy on doleci w ogóle. No właśnie, może nawet zdał się sobie tę sprawę. Seria kopnie, gdzie ja nie mogę teraz skontrować. Znaczy po prostu to jest ciężkie do skontrowania, jeśli nie masz tego, gdzie ci się to pokazuje, Revolution Knee. Teraz się w końcu udało skontrolować, dziwne, bo wydaje mi się, jakbym tego nie trafił, bo jakoś pokazuje w miarę, jak się trafi. W końcu dało jakieś uderzenie od Batisty. Big Boot potężny, przeciął drugą stronę praktycznie ringu Seth Rollins. Dobra, teraz kontra Rollinsa. I Rollins wychodzi poza ring. Przeniesie nam tu pewnie stół. To w sumie dobrze, bo nam się przyda. Elbow drop teraz. Sidewalk slam. I DDT ta szybkie, takie tutaj na stole, to też na pewno musiał było, bo tu jest na dole metal właśnie, te nóżki metalowe i to obramowanie takie małe. I mamy ta signaturę gotową. Trzecia signatura to, tak jak mi się wydaje, Spinebuster. Tak, Spinebuster. Mamy dwa chyba finishery, właśnie możemy zrobić Animal Bite, nie pamiętam jak to się nazywało.
A to właśnie możemy zrobić, choć tak się tam po prostu z ciekawości chciałem to użyć. Wiadomo, że tym nie wygram tej walki, ale zwłaszcza, że i tak to na jego ręce pracuje, a on nie ma w ogóle uszkody żadnych, tylko ma torso i na głowie. Batista wypada poza ring. Kontra. I wrzucony z powrotem jest Batista do ringu. Już za niego znowu będzie miał signatura Batista, ale teraz kontruje Rollins. Dobra kontra i clothesline, nie, kolejny kontra. Kontra za kontrą teraz i będzie, nie wiem właśnie jak to się też nazywa. Drugi stół będzie wrzucał Rollins, nie wiem co on planuje, że dwa stoły potrzebuje. Dobry teraz skok i mamy signat, a nie, mamy przecież wiem jaką signaturę, właśnie Spear jest drugą naszą signaturą. Dobra, to pora ustawić stół i powoli kończyć tę walkę. Ten z drugi stół no, nie będzie potrzebny tak naprawdę. Wystarczy nam ten jeden. Batista Bomb nie będzie. Kontruje Rollins. Kontra teraz znowu Batisty. Big Boot kolejny raz. I dobrze, że spada ten stół oczywiście, bo też nie użyje go tak łatwo Rollins. Dobra kontra Rollinsa. Kolejna z Batista teraz. No chciał zrobić missile dropkick taki prosto w nogi. Kolejny raz ten Big Boot mocny. Teraz Power Slam. Wydawało się, że może być Sidewalk Slam, zobaczmy, tym razem to był Power Slam. I kolejny raz DDT. I mamy finishera, możemy go użyć. Teraz chyba już się uda, Batista Bomb. Kolejny raz Rollins kontruje. Aha, no nie spodziewałem się, że... Ale ma nieszczęście tym razem. Chciał zrobić curb stomp, ale przez to, że tu stół, no to jakby no, przeszkodziło mu to. Kontra. Big Boot, pięknie, ale piękna walka, bardzo mi się to podoba. Tylko, że no pewnie wiadomo, jak będzie ocenione, tragicznie pewnie. Kolejny Spinebuster, nawet trzeba go zdobyć. Tak, nie udało się, nie zdążyłem. Walkę na rope i widziałem po raz pierwszy tutaj możliwość kontry. No ale nie spodziewałem się właśnie w ogóle, że może być taka. Przywitamy Rollinsa. Spinebusterem. Udało się i Spinebuster na stół. W sumie na fajnie. Nie pamiętam tego, ale dobrze się udało. To dało, to tak wszystko się fajnie złożyło tu. No i Batista wraca i wygrywa pierwszą swoją walkę po powrocie. No tylko 2,5 gwiazdki. Coś czułem, że to właśnie może być tak źle ocenione. Batista oczywiście zwycięzcą. Rollins niestety kontuzja, choć może się uda zdobyć jakieś przynajmniej karty na te kontuzje na następny SmackDown. Dwie, trzy gwiazdkowe walki, no będą mieli lepsze show. To na pewno.
No dobra, dobra, no mniejszą niestety. Zbliżą się do nas z powrotem o kolejne tysiące. Niestety są coraz bliżej. To jest wiadomo, ale mam nadzieję, że jednak uda się dotrzymać tą przewagę. Bo na WrestleMania ja po prostu jestem pewny, że my będziemy mieli dużo tych fanów. My straciliśmy 25. Oni stracą też na pewno, no ale. No tylko 10 tysięcy, dobra, 10 tysięcy to jest nic. Wiadomo, że już mają mniej niż 100 tysięcy przewagi, ale i tak zostało 8 tygodni chyba, 8 chyba tygodni do końca WrestleMania, więc Ricochet, w sumie dobra, z nim mógłbym akurat podpisać. Nie wiem, jak mi się wydaje, że jest ciekawszą opcją niż Sami Zayn, tak szczerze. Dobra, to damy jej walkę z kimś innym. Dobra, w sumie damy Bronowi walkę jakąś, w tak teamie może najlepiej. Health Spa, Primage, Physio, Contract Negotiation, to się wszystko nam przyda. Health Spa, czy ktoś to bardzo potrzebuje? No myślę, że Liv, która wróciła, potrzebowałaby Health Spa. Zdecydowanie by się przydało Health Spa Liv Morgan. Dobra, no to co tu jeszcze mamy? Contract Negotiations, 3 tygodnie, 2 tygodnie. 3 może dajmy do Liv, znaczy do Alex, żeby miała 4 tygodnie. Primarz Fizjo komu? Tutaj, żeby była jakaś szansa, żeby nie miał kontuzji po walce swojej. No to myślę, że najbardziej jest zagrożony Batista, więc nie, Banks znaczy. Ale Banks w sumie nie wiem, czy będzie walczyć szczerze. Batista pewnie będzie walczył, jeszcze jemu dam. Dobra, mamy tak, Promised Bronze Fight. Aha, dobra, Balor dalej nie może walczyć jeszcze, bo mu to obiecałem, że nie będzie walczył chwilę. A jaki mam journal? Least Popular Superstar. Czy może to jest Braun Strowman? Nie, też niestety Shotzi. No dobra, ale i tak Braun Strowman. Myślę, że Batista jest face'em. Batista jest face'em, więc to może być ciekawa walka. Braun Strowman naprzeciwko Batisty. I dajmy im Extreme Rules. Batista może niestety wylecieć, no ale dajmy im taką ciekawą walkę. Dobra, no to zobaczymy jeszcze tak. Charlotte przydałoby się w tak teamie. Może niech właśnie. Albo dobra, niech będzie Shotzi właśnie. I naprzeciwko Bliss i. Bianca jest tu, dobra. Bianca spadła mega popularność. Tables match im dajmy. A w main event wykorzystujemy się mocno, ale w main event oczywiście Roman Reigns kontra nie Edge, bo ma kontuzję. Super. Edge ma kontuzję, no nie możemy nic z tym zrobić, no bo nie mamy żadnego. Hellspine daje nic. No nie, no nie daje. Edge wypadł na 3 tygodnie aż z powodu kontuzji. To oznacza, że Roman dalej się z nim nie zmierzy. Ale znowu zmierzyć się z kimś innym, na pewno Roman. No ja bym go zobaczył w walce z Lesnarem, szczerze. No ale no dobra, no musimy takie coś zrobić. Self-promo nie zrobi Styles, self-promo też może zrobić w sumie kto. Może nie zrobi Balor. Strasznie mi szkoda, że nie mogę dalej tego zrobić. No to najwyżej powiem tak, jeśli dostaniemy kartę kontuzji, najszybciej jak się da, będzie walka Edge'a i Romana, po prostu. Najszybciej jak się da. Nieważne, czy będzie SmackDown, czy to będzie Raw, znaczy Raw na pewno nie. Czy będzie SmackDown, czy to będzie Pay-Per-View, najszybciej jak się da, to ta walka się wydarzy. Jest tutaj Riddle, czy Orton jest dalej kontuzjowany? Orton jest tutaj kontuzjowany, ale Riddle mógłby się prędzej czy później przydać w sumie. Choć dobra, na razie może nie, na razie nie będziemy na razie go podpisywać. Dobra, to takie mamy walki. No wszystko już jest gotowe, myślę. No wszystko jest gotowe, confirm booking. Pierwsza walka, Batista i Braun Strowman. Batista wygrywa. Dwie pół gwiazdki. Coś czuję, aby te wszystkie nasze walki były na 2,5 gwiazdki. Mogą tylko być, aby, no nie wiem. 3,5, no i pięknie, no i to rozumiem, to była bardzo dobra walka.
tą walkę zagramy i dam Romanowi oczywiście wygrać. Mam nadzieję naprawdę, że się uda. Albo no najważniejsze, żeby po prostu zdobyć jak najszybciej kartę tego powrotu z kontuzji dla Edge'a. No naprawdę chcę zrobić jak najszybciej tą walkę Romana i Edge'a. Pierwszy do ringu będzie wchodził Roman Reigns. A możemy sobie w sumie tak to pominąć. Tak samo możemy też pominąć Lesnara wejście. I możemy zaczynać to starcie Romana i Lesnara. Nie pamiętam kiedy ostatnio miałem w GM-ie ich, żeby walczyć ze sobą, więc w sumie dość ciekawe. Brock też jako pierwszy raz. Jako face oczywiście. Back suplex. Już krew na pojawia się na twarzy Romana, dość ciekawe. No i teraz te walnięcia łokciem na pewno nie pomogą Romanowi. Na końcu udało się skontrolować. Headbutt teraz. I teraz to Roman parę razy pouderzy sobie w głowę Lesnara. Ale skontrolował teraz. Kolejny raz uderza w tę nogę Romana i teraz Deadly Powerbomb. Kolejna, no ja nie mogę tego prawie nic zrobić, no bo nie mogę skontrować cały czas. No w końcu pojawiła się kontra, a on teraz sam skontrował. No w końcu. No świetnie niestety radzi sobie w tej walce Roma, znaczy nie Roma, tylko Lesnar. Ja może teraz się uda troszkę więcej ofensywy wprowadzić. I znowu on to skontrował. Ma sygnaturę, którą chciał zrobić, ale mu się nie uda. Mamy drugą sygnaturę, więc zróbmy ten. Aha, to jest taki po prostu sleeper hold. Dobra. A nie, to nic nie dało zbytnio. Troszkę więcej po prostu uszkodzeń na głowę, które może się po części przydać. Ale teraz przygotowujemy Spira. Spear jest udany, tylko jedynie widziałem w tej grze, żeby jeśli walczy jako Roman, żeby Batista to skontrolował i to już nie raz oczywiście w tej walce. Nie ma końca jeszcze tej walki, dość się spodziewałem tego, ale i tak spróbowałem. Wiedziałem właśnie, że no jednak tak szybko może się nie pozbędę jeszcze Lesnara. Kolejne DDT. I uderzenie w głowę. Pomarańczowa ma już uderzenie na głowę. Mógłbym w sumie zrobić. A on ma krew, to może on tak. No to on krwawi, nie Roman. Dziwne, bo to krwawienie pojawiło się jak Roman uderzył w ten narożnik. O właśnie tak, dlatego się spodziewałem, że. A to Lesnar krwawi. Pętra. I nie było Big Boota, choć próbowałem zrobić. Kolejny raz co kontruję. Nie wiem nawet w sumie co ja chcę zrobić. Nie znam dokładnie całego movesetu, ale próbuję go Roman cały czas wynieść.
Jarman, ależ mocny Jarman przeleciał. Jest cały ring praktycznie, Roman. Nie dałem rady tu skontrolować już niestety. I trzeci German. Kimura. Dość ciekawa opcja. Tak właśnie spowodował kontuzję możliwie u Romana prawdziwej w WrestleManii. A nie będzie ani nawet żółtego pasa, poziomu uszkodzeń aby. Headbutt. Clothesline. Big Boot po raz kolejny. Teraz się nie uda. O dobra, teraz w sumie dobra, jeszcze się to zamieniło w to, że myślałem, że on mnie tu zaatakuje. Superman Power Punch po raz kolejny. I po raz kolejny Spear, czy się uda? Jest Spear, ale no nie wiem, czy i tak to będzie wystarczające, żeby pokonać Lesnara, tak szczerze, patrząc na jego pasek. I to nie jest koniec, ale na szczęście jeszcze Roman ma jednego Spira. Więc jeśli to trafimy, to to już musi być koniec. Ale nie trafiamy, wiedziałem, że tak to się może niestety skończyć. Kontra i nie ma F5. Teraz wynosimy go i w końcu teraz się uda to co się nie robić. Czy po prostu summon drop? Nie. Aha, po prostu go zrzucił i forearm smash. Teraz deadlift, powerbomb. Na środek ringu, pięknie zrobione. Kontra, teraz Lesnara. I German. Big Boot. A nie mogę przecież, nie mogę, zapominam, że ja nie mogę zrobić aby running Spira, ja tylko mogę tutaj spróbować zrobić tego Spira. I czy teraz się uda? Jak się nie uda, to następnym razem będę robił gilotinę. Udało się i to powinien być koniec, to powinien być koniec tej walki. Roman powinien zdobyć kolejne zwycięstwo. I tak właśnie jest. Roman z kolejnym zwycięstwem. Coraz bardziej pokazuje Joe'owi, że no naprawdę on, jeśli się spotkają, to wygra. I tak właśnie z takimi walkami. Najpierw pokonuje Styles na Survivor Series, potem pokonuje Batista na TLC, teraz Lesnara. To było ocenione na dwie gwiazdki. No pięknie. To jest to, no naprawdę te walki są tak ciężkie do. Po prostu, żeby mieć fajne gwiazdki, jeśli nie jest to żadna stypulacja, ani, no nie wiem, ani się nie podoba po prostu tej grze. To jest takie trochę dziwne. 3,5 gwiazdki, a Dakota Kai tam u nich kontuzjowana jest. Dwie gwiazdki, więc przynajmniej tyle. Jeśli tu byłyby dwie gwiazdki, choć pewnie nie będzie, to byłoby to przynajmniej coś. No, oni mają duże przeszło, ale nie chcę patrzeć. 33 tysiące fanów straciliśmy aż, a oni tracą ile? 14 tylko. No niestety się zbliżają do nas, zbliżają się. Misterio, mu się kontrakt kończy. Przedłużyłbym chyba z nim, myślę, zwłaszcza, że to nie jest już dużo. Priestowi też mogę przedłużyć, czemu nie? Batista, co tam? Aha. Dobra. Możesz zrobić promo jak chcesz, bo wiem, o to chodzi. Aha, Randy się chce tag team. O, przyszedłem, kliknąłem. Nie, ja chciałem, żeby. Chciałem mu dać to, ale dobra.
Jakie mam tu mamy free agentów? Takich mam tutaj zawodników. Dobra. Jak tam z power cardsami? Health spa. Journal, co my tutaj mamy? Ranion your most popular available superstar, dobra. Mamy dużo tutaj health spa, tak naprawdę i tak Roman teraz wypada z powodu kontuzji. Batista sobie odpocznie, więc jemu nie muszę dawać, a tak to oprócz tego Rollins mógłby dostać, tak naprawdę, a mamy... Problem jest właśnie z naszym, które mamy mało healów, healów ogólnie, no ale jest tam w sumie Randy, więc wrócił tam, więc może aż tak źle nie będzie. No dobra, na razie tutaj nie będziemy. Myślę, żeby podpisać czasem, myślę, że właśnie The Rock wróci. No, The Rock wróci teraz już do nas i możliwe, że właśnie po prostu podpisaliśmy go już na zawsze, bo zostało chyba 7 tygodni, a 8 na 8 tygodni kontraktu. Dobra, no i inne legendy też podpisuję na pewno. I też będziemy ich używać. Jest Trish Stratus, którą bym podpisał. No, podpiszę, bo ona nie zawsze pokazuje się, a chciałbym ją zobaczyć na WrestleMania. Dobra, no to na razie może tyle z tych legend. Dobra, następne oczywiście SmackDown już będziemy bukować w innym odcinku. Na dzisiaj byłoby to tyle. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!